No i po godzinach walki jest to już wszystko poskładane. Tutaj macie oryginalny gaźnik FOS. Tym tutaj się nie sugerujcie, bo robiłem różne takie modyfikacje. No niestety już ten gaźnik na razie nie spełnia moich oczekiwań. O, widzicie, lekko go przechyliłem, dosłownie minimalnie się leje z niego paliwo. A poziom paliwa w pływaku był ustawiony, no, mi się wydaje, że wystarczająco dobrze. A teraz, jak tutaj widzicie, jest wsadzony gaźnik z Malucha. Sanie musiałem przerabiać, no bo linka od Malucha jest inna. Jest tutaj zastosowane to z gaźnika z FOS. Dotoczyłem tutaj ze śrubki. Mi się wydaje, że będzie spełniał swoje zadanie. Na razie przewodami paliwowymi się nie sugerujcie, bo nie mam przewodów paliwowych. Muszę niestety, ale sobie kupić, bo teraz szukałem, nie mogę nic za pierona znaleźć. Linkę delikatnie muszę tutaj przerobić, w sensie to mocowanie linki lekko odgiąć, ale jest wszystko w oryginalnym miejscu, jak widzicie. Zalałem właśnie gaźnik paliwem. Wszystko tu jest suche, no nie będę tam ręki wkładał, żeby wam udowodnić, że jest kolektor zimny, wszystko jest zimne. Jeszcze nie odpalałem, pierwsze odpalanie będzie z wami. Jak widzicie, to fajnie tutaj wszystko się zgrało. Nie wygląda to tak za bardzo, żeby coś tutaj było nie tak. Przynajmniej na razie. Tamtym wyciekiem się tutaj też nie sugerujcie, bo to mi się kiedyś olej rozlał i to tam leży. Nie chcę mi się tam szmatki wkładać, tak wam szczerze powiem. Linka, no jak mówiłem, jest od 190, od 900, dlatego jest taka długa. Idealnie mi się tu zgrało. No, ktoś to kupił i założył, jak kupiłem to auto, to już taka linka była. W tym akurat wypadku jest fajnie. No, trochę tak kitowo idzie, ale nie ma jeszcze strasznej takiej tragedii. A poza tym to nawet to w miarę. Tutaj zrobiłem bypassa, żeby było za duże ciśnienie, no to tak czy inaczej wywali mi tu i tu z pompki i z tego, z gaźnika, więc teoretycznie powinno to zgrać. Co tu więcej? No tyle. No tyle. Po dwie podkładki. Bardzo dużo mi zeszło z planowaniem płaszczyzny na gaźniku, bo była strasznie konkretnie krzywa. Musiałem to splanować. No, minus jest też taki, że założyłem sobie troszeczkę za krótką szpilkę. Jak dołożyłem dwie podkładki tam, dwie podkładki tam, dwie podkładki tam, no to jest teraz tak na styk. To wszystko. Co do tej linki, no to tutaj wsadziłem na razie opaskę. Gaźnik jest ustawiony na 3 obroty. Dawka na tej śrubce regulacji. Nie ma w ogóle tej dyszy elektronicznej. Nie wiem, w którym miejscu ona była. Z tej strony czy z tej? Kurde, już normalnie zgubiłem tą dyszę. Tam od przodu. O, tam od przodu. Tam powinna być ta dysza elektroniczna. Ale ja ją wywaliłem. Wsadziłem zwykłą dyszę 50. W gaźniku są dysza paliwowa, ta na dnie w komorze pływakowej jest standardowa, 115, a dysza napowietrzająca dałem z gaźnika FOS 220, więc tak, żeby sobie troszeczkę więcej zaciągał tego paliwa. Będzie lepiej go rozpylać i będzie lepiej zaciągać w teorii, ale zobaczymy, jak w praktyce będzie, ewentualnie będziemy jeszcze kombinować i ustawiać to. Teraz jest tylko kwestia taka, czy to w ogóle odpali. Będzie chwila prawdy. Powiem wam, że ręce mi się już trzęsą. O tyle roboty na marny będzie, to będzie problem. O, jesteś, kurde. Maszynko pal. Dobra, dajemy, włączamy zapłon. Zapłon jest, ale na Boga to z paliwem. Dajemy sanie. Ja pierdzielę. Muszę rękę zmienić. Uwaga, będzie chwila prawdy. Kurwa, odpal. Jak na zimno, minus 5 stopni, odpalił. Zobaczymy, jak będzie chodzić. Trochę ma niskie obroty, chociaż no nie zdziwię się, bo na FOS to on sobie daje gazu, nie? Zobaczymy, jak to będzie chodzić, niech się rozgrzeje. Ale odpalił ładnie. Powiem wam, że 3 razy paliłem. Paliłem gaz mi, odpalałem z gaz mi tak 3 razy, żeby tu w ogóle wjechać,
przed wymianą gaźnika. Idealnie, równiutko pracuje. Na razie nic tam nie czka, ani nic. Dobra. O, zaczyna się tam na obrocie chodzić. Śmierdzi paliwem. No delikatnie. Delikatnie paliwem zalatuje. Trochę za bogata mieszanka na ssaniu. Ale to na ssaniu się nie dziwię, nie? Dobra, dajmy mu trochę mniej paliwa tego. Trochę mniej ssania. Naprawdę bardzo równiutko chodzi. Strasznie równiutko chodzi. Bez porównania z wcześniejszym gaźnikiem. Nie mam obrotomierza, ale to będziemy wkładać w przyszłych odcinkach tu obrotomierz. Bo już zorganizowałem sobie chwilę temu. Fajnie bardzo równiutko chodzi. Dobra. Zostawimy, wrócimy jak się nagrzeje tak do około 70 stopni. Zobaczymy, czy bez ssania będzie chciał chodzić. Więc będzie chwila przerwy. Ok, mamy około 70 stopni. Zobaczymy, czy bez ssania będzie chodzić, uwaga. Teraz będzie trochę problem, no, bo muszę ustawić wolne obroty. Teraz będzie metoda prób i błędów. Tak jakby na jeden cylinder nie chodzi. Dobra, chwila przerwy, bo ja to muszę dwie ręce do tego mieć. Poczekam, aż się rozgrzeje do 90 stopni i zaraz będziemy to ogarniać. Zobaczymy, czy mi się uda sobie ogólnie zrobić. Bo tu jest stawka paliwowo-powietrzna, jest ustawiona tak na oko, więc zaraz będzie trzeba to lekko poprzestawiać wszystko. No dobra, byłem się kawałeczek przejechać na szybkości, żeby tylko to sprawdzić, czy to w ogóle coś daje. No i nie jestem zadowolony. Nie ma mocy. Wkręcać się wkręca, ale mocy nie ma. I co najciekawsze, ciągnie gdzieś chyba lewe powietrze, bo skręciłem śrubkę od regulacji dawki paliwowo-powietrznej na maksa i chodzi dalej. Gdzieś przeciąga paliwo, ten gaźnik, bokiem. No na to wychodzi, że gdzieś bokiem zaciąga paliwo. No niestety. Dobra, ściągamy górę i pobawimy się trochę dyszami. No dobra. Jak na razie już na razie tak zostaje. Brakuje mi więcej dysz. Jakie są ustawienia? Ustawienia są takie, że dysza napowietrzająca, ta od góry, jest standardowa 190. Dysza w gaźniku w komorze pływakowej na chwilę obecną, taka jest, bo nie mam innej, jest 150. No miałem tylko takie wiertło 150, więc nim przewierciłem. No i tyle. Oryginalnie jest 115. Myślę, że tak 120-130 to powinno być idealnie, żeby było małe spalanie, a jednocześnie bardzo duża moc. Teraz obecnie na dyszy 150 to jest normalnie zabijaka.
No, powiecie, że tam kurde jakaś tam Hayabusa, jakiś Porsche albo coś, że lepiej idzie. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że w porównaniu z osiągami na tym gaźniku wcześniejszym, to jest przepaść kolosalna. Zbiera się, nie ma laga. Zero laga, o wiele mocniejszy dół w porównaniu z wcześniejszym gaźnikiem, go tak przydławiało jak ruszałem. Po prostu pod górkę, na krzyżówce, no to czuć było, że nie mógł wystartować, takie przydławienia były. A teraz nie ma czegoś takiego. Pod ostrzejsze górki na trójce, tak samo jak wcześniej musiałem redukować na dwójce, teraz na trójce i bez problemu na niskich obrotach idzie i się jeszcze zbiera. Więc jestem na chwilę obecną zadowolony. Spalanie raczej będzie też w granicach 7, nie ukrywajmy, przy tej dyszy 150. Myślę, że jakby tu założył tak ze 120-130, byłaby bajka. Ale nie, ogólnie nie skreślam tego na razie. Może sobie kupię takie mikro wiertła i sobie zrobię taką 120. Albo kupię takie dysze, komplet dysz i będziemy jeszcze tutaj to regulować. No cóż, tyle. Osiągi są lepsze. Mi się wydaje, że czas do setki w porównaniu z tym, co na papierze, deklarują, że rozpędza się to cinquecento. Przy tych modyfikacjach, to teraz zrobiłem, czyli na tym gaźniku z tymi dyszami, osiągi są lepsze. Jeszcze jak pali. Na jeden obrót odpala. No dobra. Na razie to zostawię. Zobaczymy, jak całkowicie ostygnie, tak konkretnie ostygnie, zobaczymy, jak będzie odpalał. W teorii, tak jak, jak na początku tego odcinka, w teorii tak samo jak na początku, tutaj po zamontowaniu gaźnika mi się wydaje, że to będzie odpalać teraz bez problemu. No też minus tego gaźnika, też minus tego silnika jest taki, że zostawimy go na 15 minut i silnik ostygnie do 50 stopni, więc to też jest bardzo duży minus. Bardzo łatwo oddaje temperaturę, bo jest cały blok aluminiowy, no ale coś za coś. Zanim zakończymy ten odcinek, jeszcze wam pokażę, jaką tutaj modyfikację będę wprowadzał w najbliższym czasie, żebyście mieli zajawkę na kolejny odcinek. Ktoś by się mógł pewnie zastanawiać, po co to tutaj zostało, ale ja nic tu nie robię bez powodu. Nic się tutaj nie dzieje bez powodu, a mianowicie w najbliższym czasie będę montował to. Od czego to jest? Po prostu, że jak się silnik zadławi, automatycznie sam sobie dodaje gazu, nie? Takie dziadostwo, takie ustrojstwo. To w tym gaźniku jest naprawdę dobre, więc to przeszczepimy do tego gaźnika, bo maluch tego nie ma. A naprawdę to jest bardzo fajna sprawa. Po prostu jak puszczacie sprzęgło, bez gazu, to tak jak w dieslu, no taki efekt jak w dieslu jest, nie? Po prostu sam se doda gazu, nie? Jakby miał silnik zdechnąć albo zejdzie na strasznie niskie obroty, to automatycznie samo sobie gazu doda. Ja tu jeszcze muszę tą linkę trochę przerobić, mianowicie ten uchwycik troszeczkę odjąć do tyłu, bo jest trochę nisko i będzie ok, no bo jest to było przewidziane na tamten gaźnik, a tamten gaźnik był niżej o tą podstawę, nie? Tego nie wziąłem pod uwagę. Więc jak się wam podobało, koniecznie łapeczka w górę, nie podobało się łapeczka w dół. Jeśli byście to zrobili lepiej, piszcie jak, może to wprowadzę taką modyfikację, jeśli macie jakieś lepsze pomysły na modyfikację. Ewentualnie jak ktoś się już bawił z takim gaźnikiem od malucha, albo zna kogoś, kto się bawił już z takim gaźnikiem od malucha w cinquecento, może napisać w komentarzu, jakie zastosował dyszy i mniej więcej jakie miał spalanie, ponieważ chcę osiągnąć jak najniższe, a osiągi nie potrzebuje, nie wiadomo jakie, ma to auto przejechać od punktu A do punktu B. Nie będę rozwijał tym dużych prędkości, to jest auto do jazdy, do dojazdu do pracy i tyle. Więc
czekam na wasze komentarze. Do następnego, na razie, trzymajcie się, hej!